A ja już zapraszam pastora Grzegorza Korczyca, a państwa proszę o przywitanie brawami. Dzień dobry. Drodzy państwo, mówimy na temat wielu aspektów dotyczących zdrowia. Mówimy o tej motoryce fizycznej, mówimy o naszej psychice i mówimy o duchowości. Gdy myślę sobie o tym trójkącie równobocznym, bo tak to ktoś kiedyś określił, jeśli jeden z boków działa niewłaściwie, można stwierdzić, że wtedy coś jest nie tak, coś nie funkcjonuje najlepiej. No i człowiek, chociaż fizycznie jest, można powiedzieć, takim atletą, psychicznie jest czasami kłębkiem nerwów i trudno funkcjonować, gdy człowiek gdzieś wewnętrznie nie potrafi się odnaleźć, chociaż tak jak powiedziałem, fizycznie potrafi jakiś wagon kolejowy nawet przeciągnąć. Chodzi o to, żeby poukładać sobie życie w taki sposób, aby te wartości w naszym życiu znalazły odpowiednie miejsce. I Pan Bóg jest tym, który układa te puzzle w naszym życiu i potrafi odpowiedni klocek w odpowiednie miejsce włożyć. Sądzę, że dużo więcej wie na temat nas samych, na temat naszego życia, na temat potrzeb przede wszystkim. Przekonałem się niejednokrotnie, drodzy państwo, że myśląc o moich potrzebach, niekoniecznie właściwie planuję swoją przyszłość. I Pan Bóg dawał mi do zrozumienia, że w danym momencie niekoniecznie akurat to będzie mi potrzebne, ale coś będzie stanowiło większą wartość. I rzeczywiście, gdy tak patrzymy na życie z perspektywy Pana Boga, tego, co Bóg radzi w swoim słowie, możemy, mając większą wiedzę, patrzeć na pewne wyzwania, które w życiu są przed nami. Drodzy państwo, gdy wzięliście do waszej ręki gazetkę, gdy patrzycie na plakaty informujące o naszym programie, pewnie pamiętacie, że podczas czwartego wykładu mieliśmy możliwość mówić już na temat przebaczenia i chociaż tytuł dziwnie skonstruowany, jak przebaczyć sobie i innym, przede wszystkim skupiliśmy się na łasce Bożej. Mówiliśmy o tym, jak Bóg przebaczy. Co Bóg może przebaczyć? Czy to przebaczenie Boże ma jakieś granice, czy też nie? Dzisiaj chciałbym powiedzieć więcej na temat uwolnienia od winy, a dlatego, że na bazie wczorajszego spotkania, wczorajszego wykładu, gdy analizowaliśmy wartość modlitwy, czym ona jest, i mówiliśmy o modlitwie pańskiej również, w modlitwie pańskiej znajdują się ciekawe słowa: przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. Dzisiaj troszkę na ten temat. Mam nadzieję, że pastorowi Remigiuszowi nie podkradnę pewnych myśli, bo jutro będzie mówił z perspektywy tutaj ludzi, naszego jestestwa, istnienia o przebaczeniu. Ja bardziej chcę właśnie skupić się na Biblii, ale nie sposób nie powiedzieć o relacjach międzyludzkich. I tak to jest, że Pan Bóg pomaga nam przede wszystkim naprawić nasze relacje z niebem, w tym pionowym układzie, tak by się to przełożyło na te relacje poziome. Tak, żebyśmy patrząc na drugiego bliźniego, na naszą może osobę, która jest w domu, drugą połowę, a może również na osobę, z którą mamy gdzieś tam na pieńku od lat, patrzyli przez pryzmat nieba właśnie na potrzeby tej osoby. Być może umiejętnie starali się zrozumieć, dlaczego ta osoba postąpiła tak, a nie inaczej. Bo tak to działa, drodzy państwo, że Pan Bóg chce, abyśmy najpierw mieli w porządku te relacje z niebem, tak by się to przełożyło na te relacje między ludźmi. Szymon Wiesenthal w swojej książce Słonecznik opowiada o zdarzeniu z 1942 roku, kiedy był więźniem obozu koncentracyjnego pod Lwowem. Pewnego dnia został wezwany do niemieckiego lazaretu i musiał wysłuchać zwierzeń umierającego SS-mana. Gdy wszedł do sali, pielęgniarka nagle zniknęła. Cicho zamknęła za sobą drzwi, zostawiając tego młodego więźnia sam na sam z upiorną postacią. Okazało się, że ranny był oficerem SS. Wezwał Wiesenthala, by przed śmiercią coś mu wyznać. Nazywał się Karl, powiedział chrapliwym głosem wydobywającym się gdzieś spod bandaży. Muszę panu opowiedzieć o rzeczach straszliwych. Właśnie panu, bo pan jest, tutaj nastąpiła długa pauza, ten człowiek przełknął ślinę z trudem i powiedział, bo pan jest Żydem.
Zaczął od wspomnień. Wychował się jako katolik, mówił o wierze w Boga, jaką pamiętał z dzieciństwa, a którą potem bardzo szybko porzucił, gdy wstąpił do Hitlerjugend. Później zgłosił się na ochotnika do SS. Służył gorliwie aż do teraz, kiedy dopiero co wrócił ze frontu wschodniego, ciężko ranny, trafił do szpitala. Gdy SS-man opowiadał, Wiesenthal cofał się co chwila. Myślał, że musi natychmiast opuścić to miejsce. On nie może tego słuchać, ponieważ słucha człowieka, który prześladował inne nacje i ten człowiek robi nagle z siebie ofiarę. Próbuje wbić poczucie winy człowieka, który jest tą ofiarą. I ta rozmowa przebiegała dalej, więc Wiesenthal cofa się do tyłu, ale za każdym razem, gdy to robił, oficer łapał go bladą, bezkrwistą dłonią i błagał, aby wysłuchał jego niedawnych przeżyć z Ukrainy. W Dniepropietrowsku, opuszczonym przez wycofujących się Rosjan, oddział Karla wpadł w zasadzkę. Wtedy zginęło 30 żołnierzy z tego oddziału. W odwecie SS pędziło 300 Żydów do trzypiętrowego budynku. Budynek zamknięto, oblano benzyną, a następnie obrzucono granatami. Karl i jego ludzie otoczyli budynek, trzymając karabiny w pogotowiu. Gdy ktokolwiek próbował ucieczki, otwierali ogień. Opowiadał, z domu dochodzą przerażające krzyki. Za oknem na drugim piętrze widzę mężczyznę trzymającego na rękach małe dziecko. Jego ubranie pali się, obok niego stoi kobieta, z pewnością matka dziecka. Mężczyzna zasłania dziecku ręką oczy, po czym skacze w dół na ulicę. Kilka sekund później skacze matka, także z innych okien wypadają płonące postacie. Strzelamy, o Boże! Przez cały czas Wiesenthal siedział w milczeniu, pozwalając żołnierzowi mówić, ale coraz bardziej jest zagubiony. Wydaje mu się, że jest zupełnie w innym miejscu i czasie. To jakaś inna przestrzeń, w której się nagle znalazł. SS-man opowiadał dalej. Strzelaliśmy z karabinów do tych ludzi. Ja leżę tutaj gnębiony moim poczuciem winy. Po chwili podjął, towarzyszy mi pan w ostatnich godzinach mojego życia. Nie wiem, kim pan jest, wiem tylko, że jest pan Żydem i to wystarczy. Wiem, że to, co panu opowiedziałem, jest straszne. Długie noce, czekając na śmierć, odczuwałem ciągle potrzebę, aby porozmawiać o tych sprawach z jakimś Żydem i poprosić go o przebaczenie. Nie wiedziałem tylko, czy w ogóle jacyś Żydzi jeszcze żyją. Wiem, że wymagam od pana niemal za dużo, ale bez odpowiedzi nie mogę umrzeć w spokoju. Wiesenthal, niegdyś architekt, obecnie więzień, liczył 20 kilka lat. Miał na sobie zniszczony pasiak. I nagle te dwie postacie konfrontują się. Człowiek, który jest więźniem, który w ogóle się nie liczy, jest numerem dla tych ludzi, przychodzi w pasiaku, aby wysłuchać opowieści o życiu i złych decyzjach. Z drugiej strony mamy człowieka w mundurze, którego twarz jest obandażowana. Nie widać oczu, nie widać nosa, widać tylko krwawe ślady. Chrypliwym głosem pyta, czy może liczyć na przebaczenie. Odczuwał przygniatające brzemię przynależności do swojego narodu. Powiedział, wtedy chciałem przestać być Żydem, ale nie mogłem. Popatrzył przez okno na słoneczny dziedziniec. Potem spojrzał na pozbawione oczu zwoje bandaża leżące w łóżku. Spojrzał na brzęczącą muchę, zwabioną wonią umierającego ciała. Podjąłem decyzję, pisze Wiesenthal, i bez słowa opuściłem izolatkę. Wspomniany oficer SS niebawem zmarł, nie doczekawszy się przebaczenia od Żyda, ale Szymon Wiesenthal żył dalej i w końcu został uwolniony z obozu przez oddziały amerykańskie. Ale scena, której był świadkiem, nie dawała mu spokoju. Ciągle do niej wracał. Całe życie myślał o tym pokoju, o tej rozmowie i o podjętej decyzji. Zastanawiał się, czy dobrze postąpił, czy jednak nie należało
przebaczyć. Nie miał punktu odniesienia, bo wybrał i zdecydował tak, jak wybrał. To nie dawało mu spokoju. Nie mógł znaleźć chwili, kiedy ta scena nie wracała mu. Po wojnie Wiesenthal odwiedził matkę tego oficera. Mieszkała w Stuttgarcie. Miał nadzieję, że ta wizyta w jakiś sposób potwierdzi słuszność jego zachowania tamtego dnia. Że matka powie, że syn był draniem, że stąpił na złą drogę, że ona dobrze go wychowała, ale tak się nie stało. Tak się nie stało. Gdy zaczął z nią rozmawiać, to sprawiło, że w jego umyśle obraz niemieckiego oficera zaczął nabierać jeszcze bardziej ludzkich cech. Matka z rozrzewnieniem opowiadała o jego dzieciństwie, jakim był pobożnym chłopcem. Wiesenthal nie miał sumienia opowiedzieć jej o ostatnich chwilach jej syna. Nie wspomniał o tym wydarzeniu, chociaż cały czas ten obraz stał mu przed oczyma. Te wątpliwości nie odeszły przez 50 lat. Owocem jest właśnie ta książka Słoneczniki. Wspomnienia autora opatrzone są komentarzami wielu międzynarodowych autorytetów. Ciekawe jest to, że lata mijają i Wiesenthal występuje do wielu autorytetów z pytaniem, jak powinienem postąpić? Jak powinienem postąpić? Co zrobilibyście na moim miejscu? Z 32 mężczyzn i kobiet, którzy odpowiedzieli Szymonowi Wiesenthalowi, tylko 6 stwierdziło, że źle zrobił. Dlaczego takie proporcje? Jak my byśmy zdecydowali, będąc w tej sytuacji, przebaczylibyśmy czy nie? Patrząc z perspektywy czasu na życie Szymona Wiesenthala, wydaje się, że to był ciężar, który musiał dźwigać przez tyle lat. Być może lepiej by było, gdyby wybaczył. Ten ciężar spadłby z jego serca. Nie mógł się od tego uwolnić. To była jak żelazna kula, którą musiał za sobą stale przez życie ciągnąć. Dwóch chrześcijan zasugerowało, że niepokój, który odczuwa od tamtej pory, to po prostu wyrzuty sumienia. Dadzą się wszakże uciszyć, ale tylko przez przebaczenie, ale tego człowieka już nie było. Komu miał wybaczyć? Komu miał wybaczyć? Jeden z czarnoskórych mężczyzn, chrześcijanin, który służył we francuskim ruchu oporu, powiedział: mogę zrozumieć pana odmowę przebaczenia. To jest w pełni zgodne z duchem Biblii, z duchem starego prawa, zakonu, ale teraz jest nowe prawo, chrystusowe, wyrażone w Ewangeliach. Jako chrześcijanin uważam, że powinien był pan przebaczyć. Choć kilka osób wypowiadało się w sposób niejednoznaczny, to większość uważała, że Wiesenthal postąpił słusznie. Co zrobiłby Jezus? Co zrobiłby Jezus w takiej sytuacji, gdyby Jezusa ten człowiek poprosił o wybaczenie? Dlaczego właśnie Jezusa nie prosił o wybaczenie, ale zaprosił przedstawiciela narodu żydowskiego, który był eksterminowany i prosi o wybaczenie? Czy Wiesenthal miał prawo w imieniu całego narodu wybaczyć? Prawdopodobnie nie, bo i takie odpowiedzi otrzymywał, ale w swoim imieniu na pewno. Mógł wybaczyć w swoim imieniu. Niemniej ten ciężar toczył go przez całe życie. Co by zrobił Jezus? Drodzy Państwo, myślę, że nie mamy wątpliwości. Jezus by wybaczył. Jezus zawsze wybaczy, ale nie róbmy z tego takiego taniego przebaczenia. Pana Jezusa bardzo drogo to kosztuje. Bardzo drogo kosztowało, gdy złożył swoje życie jako ofiarę, gdy zostawił niebo. Inny przykład. Jeffrey Dahmer, seryjny morderca, przed zabiciem okrutnie się nad swoimi ofiarami znęcał. Zamordował 17 młodych mężczyzn. Przechowywał fragmenty ciał, jadł te ciała. Przerażająca sytuacja. Przerażająca sytuacja. Został skazany na karę śmierci. Zanim to nastąpiło, w listopadzie 1994 roku został zamordowany w celi. Osoby z rodzin skrzywdzonych, tylko niektóre, stwierdziły pytaniem: tak szybko? Trzeba mu było dać pożyć, żeby trochę pocierpiał, rozmyślając nad bestialstwem, jakiego się dopuścił. Ale drodzy Państwo, to nie cała historia tego człowieka. Jedna ze stacji telewizyjnych wyemitowała program przygotowany na kilka tygodni przed śmiercią Dahmera. Dziennikarz rozmawiał z nim,
Okazało się, że przeżył głębokie nawrócenie. Próbował naprawić swoje winy, zaczął pisać listy do rodzin osób, które skrzywdził. Stał się jednym z najbardziej takich, może tak to określę, grzecznych więźniów. Nie robił żadnych problemów. Kapelan więzienny, który zajmował się między innymi jego odsiadką, powiedział, że ta zmiana była szokująca. Nie mógł się nadziwić, że z takiego mordercy Bóg zrobił tak wierzącego człowieka. A jednak ktoś z wierzących ludzi skomentował, takie zbrodnie nigdy nie powinny być przebaczone. Jego nawrócenie nie może być autentyczne. Jakie mamy prawo, żeby twierdzić, czy to nawrócenie było autentyczne, czy nie? Jedynie Bóg to może ocenić. Jedynie Bóg wie, na ile nasze serce jest głęboko przy Nim i na ile to serce oddajemy Bogu w pełni. Dlaczego ktoś stwierdził, że to nawrócenie nie było autentyczne? A jeśli Dahmer znajdzie się kiedyś w niebie? Zostawię to pytanie bez komentarza, bo tak może być. Oddał serce Bogu, próbował naprawić winy, ale nie miał więcej czasu. Pewnych rzeczy nie da się naprawić w życiu. Mamy wiele przykładów biblijnych, które wskazują na to, że morderstwa były na porządku dziennym. Samson zabił kilka tysięcy osób, a jest nazwany bohaterem wiary. Dawid, o którym mówiliśmy, wspominaliśmy, również na swoich rękach miał krew. W pewnym momencie Pan Bóg mu powiedział, ty nie zbudujesz mi świątyni, bo krew jest na twoich rękach. Twój syn tak, ty nie. A jednak był człowiekiem według serca. Mojżesz też zabił człowieka, wprawdzie jednego, no ale można powiedzieć, że gdy wrócił do Egiptu, tych ofiar było znacznie więcej, gdy jako to narzędzie Boże wyprowadzał lud izraelski z Egiptu. Takich przykładów można podać więcej. Co jest z tym naszym przebaczaniem, uwolnieniem od win? Dlaczego patrzymy wilkiem na drugą osobę? Klub Kłamców to książka w formie pamiętników. Autorka Mary Kerr opowiada o prawdziwie chorej sytuacji w rodzinie. Jej wuj z Teksasu nie rozmawiał z żoną przez 40 lat. Pastorze Remku, pobijecie, ty mówiłeś o rodzinie 20-letniej. Powodem była kłótnia o pieniądze wydane przez nią na cukier. Pewnego dnia wuj wziął piłę i przeciął dom dokładnie na połowę. Przecięte krawędzie zabił deskami, a następnie jedną z połówek domu przesunął tak, żeby obie połówki rozdzielało kilka karłowatych, pokręconych sosenek, które rosły tuż przed domem. W ten sposób oboje, mąż i żona, resztę życia spędzili osobno w rozdzielnych połówkach domu. Chyba czegoś zabrakło. Tym razem to nie był problem soli, ale cukru. Drobna rzecz, można by powiedzieć. Czegoś zabrakło. Czego? Przebaczenia. Uwolnienia od winy. Niemniej podejrzewam, że te osoby żyły z przekonaniem, że coś jest nie tak. Kiedyś jednak tworzyliśmy jeden dom. Teraz to są dwa oddzielne budynki, jeśli tak można określić budynek po przecięciu go na pół. Co mam na myśli, mówiąc przebaczam? Co to niesie za sobą? Jeśli ktoś ci powie przykrość, przebaczysz? O, to nie jest problem, prawda? Ale jeśli ktoś skrzywdzi twoich bliskich, okradnie albo odbierze życie, przebaczysz? To jest wymiar przebaczenia. Gdy są małe rzeczy, mówimy, o, to nie jest problem. Gdy są większe, to staje się problemem. Dla Boga przebaczenie jest przebaczeniem. Bóg nie klasyfikuje, że w tej sytuacji ja przebaczę, a te już się nie kwalifikują. Musisz z tym żyć. Wspominałem, drodzy Państwo, podczas jednego z wykładów historię Kaina i Abla. Pewnie pamiętacie, jeden złożył ofiarę, której oczekiwał Bóg, Abel, Kain nie. Ta ofiara została odrzucona, więc Kain zemścił się na bracie i go zabił. I Bóg od razu zgłasza się do Kaina. Gotowość przebaczenia wyraża w słowach. Czy to krew twojego brata woła z ziemi? Kain zaparł się, gdzieś tak zamknął głęboko w sobie, schował w takiej skorupie, no i zbuntowany odchodzi od Pana Boga.
przebaczenie. Możemy przebaczyć drugiemu człowiekowi, ale czasami mamy problem, żeby przebaczyć samemu sobie. Kain zacietrzewił się, skoro wywołałem ten przykład, i chciał przez życie iść z takim poczuciem winy. To był jego wybór. Czym jest przebaczenie? Szczere przebaczenie jest uważane za istotny aspekt chrześcijańskiego życia. W czasopiśmie The Toronto Star zdefiniowano je jako uznanie, iż zostało się skrzywdzonym. To jest pierwsza rzecz. Musimy uznać, że jesteśmy skrzywdzonymi ludźmi. Po drugie, wyzbywamy się wszelkiej wynikającej z tego urazy. I drodzy Państwo, ja nie mówię o zasadzie w porządku, przebaczam, ale zapamiętam. W porządku, nie mam pretensji, ale gdzieś to odnotowuję. Być może oglądaliście Państwo kultowy film, naprawdę bardzo dobry, Rainman. Człowiek, który cierpi na swego rodzaju odmianę autyzmu, jest z jednej strony genialnym człowiekiem, potrafi dodawać, mnożyć cyfry, które na kalkulatorze mają problem, żeby się zmieścić, a z drugiej strony potrafi dodać 2 plus 2. Ma brata. No i pokazane są relacje między nimi. I gdy ten zdrowy brat bierze tego autystycznego brata ze sobą, musi się dostosować do różnych sytuacji, bo ten ma swój świat, widzi go tak, a nie inaczej, no i oczekuje, że właśnie w danym momencie brat mu to zapewni. Ten zdrowy brat reaguje czasami złością, więc Rainman wyciąga zeszyt, który nazwał zeszyt przykrych wydarzeń i odnotowuje. 5 września, godzina 17:14, mój brat powiedział do mnie tak i tak. I ten zeszyt był coraz grubszy i on zapisywał takie rzeczy, a potem jak brat mu powiedział głupiec, to on mówi 684 razy. A brat pyta, o czym ty mówisz? Tyle razy nazwałeś mnie głupcem. Możemy i tak funkcjonować w tym świecie, prowadząc taki zeszyt, ale chyba nie na tym to polega. Przebaczenie to uznanie, iż zostało się skrzywdzonym. Wyzbycie się wszelkiej wynikającej z tego urazy. Wreszcie okazanie winowajcy współczucia, a nawet miłości. Wiecie, co Pan Jezus powiedział? Na pewno pamiętacie te słowa, ale tak rzadko je czytamy, przypominamy. Miłujcie nieprzyjaciół waszych. Miłujcie nieprzyjaciół waszych. Oddajcie życie za przyjaciela, ale nieprzyjaciół miłujcie. Przebaczenia nie należy mylić z akceptowaniem, usprawiedliwianiem, puszczaniem w niepamięć czy zaprzeczaniem doznanej przykrości. Przebaczenie nie jest pobłażliwością dla zła. To jest rezygnacja z prawa do zemsty. Próbuję sobie wyobrazić, gdyby Pan Bóg w osobie Jezusa próbował się mścić. Z tego świata mogłoby nic nie zostać. I mamy takie wyobrażenie w mitologiach greckiej, rzymskiej, bogowie, którzy się mszczą. Coś za coś. Kara, nagroda. Kara, nagroda. Mamy Boga, który jest miłosierny, przebacza bezgranicznie. Nie pozwalam, by przeszłość narzucała mi jakąkolwiek przyszłość. A tak często bywa, że coś zdarzyło się w przeszłości, więc staram się, myśląc o przyszłości, nie być w miejscu, w którym jest dana osoba, bo przecież z tą osobą mam na pięku. Nie rozmawiać z tą osobą, nie podróżować tym autobusem o takim numerze, bo wiem, że tam ta osoba może być. Przebaczenie to uwolnienie od winy. I czasami ten ciężar niesiemy ze sobą przez całe życie, a Bóg mówi, ja cię mogę uwolnić. Żydowski uczony i pisarz Joseph Jacobs nazwał niegdyś przebaczenie najwznioślejszą i najtrudniejszą ze wszystkich lekcji moralnych. Nie wiem, czy się z tym Państwo zgadzacie, ja w 100%. To jest proces, to jest najtrudniejsza lekcja. Przebaczyć, z serca przebaczyć jest naprawdę trudno. To jest proces. Socjolog dr David Williams, przedstawiając wyniki swoich badań, rzekł: wśród Amerykanów w średnim i starszym wieku stwierdziliśmy bardzo ścisły związek między przebaczeniem a zdrowiem psychicznym. Po co więc chorować? Po co robić sobie problemy? Przebaczenie jest samym nam potrzebne. To jest uzdrowienie naszej duszy, naszej duchowości. Ale czasami mamy takie typowe postawy, warunkujemy przebaczenie. No i mówimy przepraszam,
przepraszam, w porządku, ja muszę nad tym pomyśleć. A ty jesteś w takim worze pokutnym i myślisz, no przebaczy czy nie przebaczy? I te 3 dni, tak w cudzysłowie, czekasz na tę decyzję. Warunkujemy nasze przebaczenie. On musi dostać nauczkę, czasami mówimy. Potrafię wymyślić 100 powodów, żeby nie przebaczyć czasami. Musi się nauczyć, że czyny mają swoje konsekwencje. A może on się nauczył, skoro prosi o wybaczenie? Dlaczego Bóg tak chętnie wybacza? Czy to nie znaczy, że nie uczy nas czegokolwiek? A jednak wybacza. Przebaczenie jest niesprawiedliwe. To prawda. To prawda. Przebaczenie jest czymś niezasłużonym. To jest wielki gest. Ja nie będę brał odwetu, ja ci daruję. Ja chcę, żeby między nami było dobrze. Drodzy Państwo, w hinduizmie jest doktryna karmy. Ona dostarcza poczucia sprawiedliwości, dużo więcej satysfakcji. Nauczyciele hinduizmu z matematyczną dokładnością obliczyli, jak długo trwać będzie wyrównywanie rachunków win jednej osoby. Aby kara zrównoważyła wszystkie złe czyny, które ktoś popełnia w tym i przyszłym życiu, powinno wystarczyć około 6 800 000 inkarnacji. Dużo, prawda? Jesteśmy dziećmi miłosiernego Ojca. Jesteśmy dziećmi miłosiernego Ojca. Bóg zatraca się w wybaczaniu, nie rozpamiętuje, jest gotowy wybaczyć. Jednym warunkiem skutecznego wybaczenia jest zasada idź i nie grzesz więcej. Idź i nie grzesz więcej. I Bóg uczy nas przebaczania. Oskar Hicios, autor wzruszającej powieści, pod tytułem Mr. Ives, Boże Narodzenie Pana Ivesa, opowiada o przepełnionym goryczą człowieku, który po wielu latach postanowił przebaczyć pewnemu Latynosowi mordercy jego syna. Chociaż Ives sam nic złego nie zrobił i z tego powodu przez to morderstwo dziesiątki lat tkwił gdzieś w takim, można powiedzieć, emocjonalnym więzieniu, szukał drogi. Drodzy Państwo, to jest proces. Inny przykład. Pewien rabin wywodzący się z imigrantów poczynił zdumiewające wyznanie. Wiedziałem, że zanim wyruszę do Ameryki, powiedział, muszę przebaczyć Hitlerowi. Nie chciałem przyjeżdżać z Hitlerem w sercu do mojej nowej ojczyzny. Bo i po co? Nie chcę mieć z nim nic wspólnego, więc mu wybaczam. Po co mam ten ciężar ze sobą nieść? Gdy czytam te słowa, przypomina mi się historia, bajka. Nie wiem, czy się wydarzyła naprawdę. Historia dwóch mnichów, którzy szli, wędrowali drogą i nagle doszli do rzeki. Tu był brud, ale rzeka wezbrała. Zobaczyli kobietę, która próbuje przejść na drugą stronę, a nie może. Starszy z nich, bez żadnych ceregieli, wziął po prostu tę kobietę na plecy, przeniósł na drugą stronę, postawił i poszli dalej. Ten młodszy chwilę poczekał, tak minęła godzina i nagle zwraca się do tego starszego i mówi, słuchaj, nie mogę zrozumieć jednej rzeczy. Wierzysz w nasze zasady, a jedna z nich mówi, nie dotykaj nigdy kobiety. Dlaczego ty tą kobietę bez takich żadnych ceregieli wziąłeś, przeniosłeś na drugą stronę, dotknąłeś jej po prostu, złamałeś nasze zasady. A ten starszy w swojej mądrości mówi tak, posłuchaj drogi przyjacielu, ja tę kobietę godzinę temu zostawiłem nad brzegiem, a ty ją dalej ze sobą niesiesz. I drodzy Państwo, coś w tym jest. Mija doświadczenie, mija sytuacja, a my idziemy tacy przygarbieni duchowo i staramy się podążać do przodu i się potykamy, bo ten ciężar przygniata nas i ciągnie się za nami. No i oczywiście Boże przebaczenie. Przypomnę pewne myśli, ale to jest związane ze słowami, które już czytaliśmy w modlitwie pańskiej. Słowo Twoje jest prawdą i słowa modlitwy, odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Odpuszczamy? Cisza. Odpuszczamy pewnie. Skoro prosimy Pana Boga o odpuszczenie win, to pewnie odpuszczamy też naszym winowajcom. Te właśnie winy. Tak to działa. Bóg uczy nas, czym jest prawdziwe przebaczenie. Pamiętacie Państwo historię cudzołożnicy, która została przyprowadzona do Jezusa, bo również tę historię opowiadałem. Jezus
powiedział do tej kobiety: i ja cię nie potępiam. Czy wierzysz w to, że Bóg przebacza twoje grzechy? Większość dorosłych Amerykanów najwyraźniej w to wierzy. Jak podaje dr Loren, kierujący badaniami przeprowadzonymi przez Instytut Badań Społecznych Uniwersytetu Stanu Michigan, spośród 1423 ankietowanych przekonanie takie żywi około 80%. Powyżej 45 roku życia. Co ciekawe, tylko 57% respondentów oświadczyło, że przebacza innym. Coś nie działa, prawda? 80% przyznaje, tak, to jest słuszne, trzeba przebaczyć, ale jedynie 57% mówi, no, ja przebaczam. A gdzie reszta? Zostawię to bez komentarza. Gdy ta kobieta stanęła przed Jezusem, gdy prześladowcy odeszli, a przyszli z jednym nastawieniem, aby Jezusa postawić w niezręcznej sytuacji, odeszli. Jezus przebaczył tej kobiecie. Nie ma granicy dla przebaczenia, ale to jest ta mądra zasada: idź i nie grzesz więcej. Idź i nie grzesz więcej. Inny przykład. W Ewangelii według świętego Jana w 21 rozdziale możemy przeczytać o rozmowie Pana Jezusa z Piotrem. Rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy ty miłujesz mnie bardziej niż ci? Odpowiedział mu: Panie, ty wiesz, że cię kocham. Wtedy rzekł do niego Jezus: paś baranki moje. Zapytał go po raz drugi: Szymonie, synu Jana, czy ty mnie miłujesz? Odpowiedział Szymon: tak, Panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł wtedy do niego: paś owce moje. Zapytał go po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy ty mnie kochasz? Zasmucił się Piotr, że aż trzy razy pytał go: czy ty mnie kochasz? I rzekł do niego: Panie, ty przecież wszystko wiesz. Ty wiesz, że cię kocham. Powiedział do niego Jezus: paś owce moje. Pan Jezus próbuje powiedzieć: nic się nie stało, tak jakby. Stało się. Ale dla mnie tak jakby nic się nie stało. Wybaczam to, co się stało i zaczynamy naszą wędrówkę od nowa. Tak funkcjonuje Bóg. Nasze grzechy gdzieś umieści w głębi, żeby nie było ich widać. Nikt ich nie będzie wspominał, nikt nie będzie o nich myślał. Ważne są relacje z Bogiem. Kiedyś przeczytałem ciekawą myśl, drodzy Państwo, dotyczącą właśnie grzechu, bo ktoś zadał pytanie, czy grzech jest problemem dla Pana Boga. Żadnym. Bóg za wszystkie grzechy umarł. Za grzech w zasadzie, bo tak Słowo Boże to określa, bez względu na to, jaki jest. Problemem jest, jeśli z tym grzechem nie przyjdziesz do Pana Boga. Ta myśl, o której mówię, związana jest z doświadczeniem. Zamieńmy słowo doświadczenie na grzech. Ta myśl brzmi mniej więcej w ten sposób. Doświadczenie nie jest tym, co się człowiekowi zdarza, ale tym, co z tym zrobi. I ważne jest w relacjach z Panem Bogiem, gdy myślimy o przebaczeniu, gdy myślimy o uwolnieniu z win, gdy myślimy o relacjach i myślimy sobie, no przecież w rodzinie mam taki kłopot, nie potrafię wybaczyć lub ktoś mi nie potrafi wybaczyć, rozmawiaj najpierw z tym z Panem Bogiem. Zrozum wartość przebaczenia, jakie ono ma znaczenie i próbuj, jeśli to od ciebie zależy, zrobić wszystko, aby to zadziałało. Bo problem grzechu nie jest problemem dla Pana Boga. Problemem, jeśli to chowamy w sobie, głęboko gdzieś tam w sercu, przygniata nas to do ziemi i idziemy tak przez życie. Powierz to Panu Bogu. Przebaczenie to niezasłużone, niezapracowane błogosławieństwo. Może zerwać okowy duszy i zdjąć przygniatające brzemię winy. W Nowym Testamencie znajdujemy opis pewnego procesu. Oto zmartwychwstały Jezus przeprowadza Piotra przez te trzy pytania, etapy przebaczenia. Piotr nie musi iść dalej z poczuciem winy, ale gdyby Pan Jezus nie zadał tych pytań, cóż by się stało? Pewnie nic, ale Piotr wracałby myślą
do tego momentu, kiedy trzykrotnie się Pana Jezusa zaparł, wyparł w zasadzie. Powiedział, że Go nie zna, nie ma z Nim nic wspólnego, ale Jezus przeprowadza Go przez to poczucie winy i mówi, zapomnijmy o tym. Człowiek o spojrzeniu zbitego psa. Pan Jezus naprawia te relacje. O nie, na takich przemienionych grzesznikach Chrystus miał oprzeć swój Kościół. I to jest siła Kościoła, to jest siła tych relacji, społeczności, to jest siła chrześcijanina, jeśli zrozumie i doceni wartość Bożego przebaczenia, tego uwolnienia od win. Inna, drodzy Państwo, historia. Pewien człowiek miał dwóch synów, znacie tę historię, i oto młodszy z nich rzekł do ojca, ojcze, daj mi tę część majątku, która na mnie przypada. Wziął, roztrwonił, nie miał nic. I nagle myśli, co mam zrobić? Jestem bez niczego. Jadał razem ze świniami. Historia marnotrawnego syna. I nagle w sercu swoim pomyślał, a gdybym wrócił do ojca i powiem, że zatraciłem się w życiu i poproszę, żebym ze sługami razem mógł jeść pokarm. I tak zrobił. I to był klucz do sukcesu. Przyszedł do ojca i powiedział, ojcze, zgrzeszyłem wobec nieba i przeciwko tobie. Nie jestem już godzien nazywać się twoim synem, lecz uznaj mnie za jednego z twoich służących. Przypomnę początek tej historii i ten koniec. Zestawmy to razem. Pewien człowiek miał dwóch synów i oto młodszy z nich rzekł do ojca, ojcze, daj mi tę część majątku, która na mnie przypada. Koniec historii. Ojcze, zgrzeszyłem wobec nieba i przeciwko Tobie. Nie jestem już godzien nazywać się Twoim synem, lecz uznaj mnie za jednego z Twoich służących. Co się zmieniło? Syn skupiony na majątku, na wartości, na pozycji, na tym, co mu się należy. I nagle zrozumiał, że to wszystko nie ma żadnego znaczenia. Najważniejszy jest ojciec. Gdy był jeszcze daleko, zobaczył go ojciec. Czytamy w Ewangelii według świętego Łukasza w 15 rozdziale od wiersza 20. Ulitował się nad nim, przybiegł do niego, wziął go w swe objęcia i ucałował go. Wtedy rzekł do niego syn, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz ojciec powiedział do służących, przynieście natychmiast najlepszą szatę. I włóżcie na niego. Załóżcie mu też pierścień na palec i sandały na nogi. Przyprowadźcie tłuste ciele i zabijcie je. Będziemy jeść i radować się. Bo oto mój syn był już umarły, a teraz znów żyje. Był zaginiony i oto znów odnalazł się. Ten młody człowiek był przekonany, że skoro jest synem ojca majętnego, ma ojciec wobec niego pewne obowiązki. Musi mu to dać, co mu się należy i ma do tego prawo. I skorzystał z tego prawa. Ojciec ma obowiązki. Gdy wraca, uważa się za człowieka, który zatracił to miano syna, ale nie uważał tak ojciec. Ojciec wybacza. Wyobraźcie sobie, jak ciężko było temu synowi podjąć decyzję o powrocie, ale zrobił to. I to była najlepsza decyzja, jaką mógł podjąć. Nie mógł określić, jak będzie reagował ojciec. Ojciec zareagował dobrze, pełną miłością. Ale wyobraźcie sobie Państwo taką sytuację z życia wziętą. Kochanie, nic mi nie jest. Ale co z samochodem? Mnie nic nie jest, ale samochód. Co się dzieje? Powiedz. No, samochód jest już u mechanika. I tak dalej, i tak dalej. Takich historii możemy przytoczyć wiele. Człowiek, rzecz materialna, to, co nas otacza i znowu bliscy nam. Drodzy Państwo, tak wiele problemów, które tworzymy na tym świecie, które wywołujemy w relacjach, często jest skumulowanych w tych 10-12 centymetrach między jednym uchem a drugim. I tak się zastanawiam, ile my potrafimy wytworzyć tych problemów.
ile tych problemów potrafimy stworzyć, wywołać. Pan Jezus, gdy był na krzyżu, chciał czuć jak my. Z własnego doświadczenia Bóg nie wiedział, jak to jest być kuszonym do grzechu, przechodzić próbę. Na ziemi żyjąc wśród nas, dowiedział się, jakie to uczucie. Stanął po naszej stronie. Autor listu do Hebrajczyków zdradza tę tajemnicę. List do Hebrajczyków, 4 rozdział, werset 15. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. A w drugim liście do Koryntian apostoł Paweł rozwija tę myśl i idzie troszkę dalej. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił. Co uczynił Jezus, żeby zbawić mnie, ale drodzy Państwo, nauczyć przebaczenia, uwolnić od win, uwolnić od tego ciężaru, który czasami nam towarzyszy. Nie potrafię tego zrozumieć. Co się stało? Na krzyżu Chrystus prześladowany, torturowany, przybity do krzyża i modli się: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Ja potrafię to wytłumaczyć, drodzy Państwo, teologicznie. Potrafię ustosunkować się do tych słów. Tak, to był Mesjasz, Jezus. Ale gdybym patrzył przez pryzmat serca, jak wybaczyć w takiej sytuacji, w takim momencie, to jest wielka tajemnica wiary. Jezus jest miłością. Jezus jest miłością. Potęga przebaczenia. W 1992 roku zagorzały aktywista Ku Klux Klanu, wielki smok Larry Trapp z Lincoln w stanie Nebraska, znalazł się na pierwszych stronach gazet w całym kraju. Ten fanatyczny rasista oświadczył nagle, że wyrzeka się nienawiści, po czym wyniósł i spalił wszystkie rzeczy związane z wyznawaną dotychczas ideologią. Nazistowskie flagi, setki kilogramów prorasistowskiej literatury. Catherine Waterson w książce pod tytułem Nie mieczem twierdzi, że Trapp został pozyskany na skutek postawy żydowskiego kantora i jego rodziny. Postawy nacechowanej miłością i przebaczeniem. Trapp regularnie wysyłał im obraźliwe listy, w których wyśmiewał długonosych Żydów. Twierdził, że nie było żadnego Holokaustu. Straszył. Często dostawali od niego telefony z pogróżkami. Podkładał ładunki wybuchowe w synagodze. Kantor i jego rodzina reagowali zawsze tak samo. Z pełnym przejęcia współczuciem. Wyobrażacie sobie taką sytuację? Dostajecie listy z pogróżkami. Idziecie na policję. Ktoś podkłada wam ładunki wybuchowe. Idziecie na policję. Szukacie pomocy. Trapp od dziecka chorował na cukrzycę. Obecnie był już przykuty do wózka inwalidzkiego, a na dodatek szybko tracił wzrok. Kantor, chcąc zapewnić mu odpowiednie warunki i opiekę, poprosił go, by zamieszkał razem z nimi. Okazali mi tyle miłości, że nie mogłem zrobić nic innego, jak tylko odwdzięczać się tym samym, wyznał później Trapp. Ostatnie miesiące swojego życia spędził, starając się o przebaczenie i akceptację w środowiskach żydowskich i wielu pojedynczych osób, którym wcześniej życzył najgorszego. To jest postawa miłości. To jest postawa, jaka cechowała Pana Jezusa i jakiej uczy nas w życiu. Czy potrafisz tak przebaczyć? To jest wzór do naśladowania. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy, miłosierni. Przebaczajcie sobie tak, jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie. Czytamy w liście do Efezjan. To jest proces. Ja wiem, że to nie przyjdzie z dnia na dzień. To jest trudne. Sam to przeżywałem, drodzy Państwo. Ale szukajmy rozwiązania. Przypomnę pewną myśl, którą wyraziłem podczas jednego z wykładów. Nie skupiaj się na tym, że nie możesz tego zrobić, tylko skup się na tym, jak możesz to zrobić. W Bogu możesz osiągnąć tak wiele. No i inny fragment. Tym razem z pierwszego listu apostoła Jana. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli, ale jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Orędownik, spowiednik. Mamy u niego możliwość wyznania grzechów, bo on jest ubłaganiem. I możemy z tym przychodzić
do Boga. Inny fragment, tym razem z pierwszego listu do Tymoteusza, drugi rozdział, werset 5. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Co to znaczy, że Jezus jest orędownikiem, jest sprawiedliwy, jest ubłaganiem, jest ofiarą, jest barankiem Bożym, jest Bogiem? To, że On stoi pomiędzy mną a Bogiem Ojcem, pomiędzy mną a niebem, pomiędzy mną a ludźmi, z którymi mam problemy, pomiędzy moimi decyzjami a wyborami. On jest tym, który wskazuje mi niebo i mówi, w jaki sposób to niebo osiągnąć. On z jednej strony położył ręce na jednej części czy stronie tej przepaści, tak byśmy mogli przejść do tego Królestwa Niebieskiego. Bóg jest orędownikiem, Bóg jest naszym ratunkiem. 6 października 2006 roku 32-letni kierowca ciężarówki wchodzi do szkoły w miasteczku Nickel Mines, w której uczą się dzieci miejscowych Amiszów. Grożąc bronią, nakazał wszystkim chłopcom oraz nauczycielom wyjść z budynku, po czym zabarykadował się w nim z 12 dziewczynkami w wieku 7-13 lat. Kiedy zjawi się policja, 5 z nich śmiertelnie postrzelił, a 5 innych zranił i w końcu popełnił samobójstwo. Po tym makabrycznym morderstwie delegacja Amiszów poszła do domu wdowy po mordercy i złożyła jej kondolencje. A następnie Amisze zorganizowali zbiórkę pieniędzy na pomoc dla tej kobiety. Fragment wywiadu ze sprzedawczynią należącą do Amiszów. Oczywiście, że strasznie to przeżyliśmy, ale pomaga nam modlitwa. Znałam niektóre z tych dziewczynek. Znacznie lepiej znałam jednak ich rodziców. Przetrwamy, bo już przebaczyliśmy. Nie przebaczamy, nie przebaczymy. Przetrwamy, bo już przebaczyliśmy. Ojciec jednej z zamordowanych dziewczynek powiedział: przebaczenie oznacza, że rezygnujemy z prawa odwetu. Z kolei 70-letni Don Rees opowiada: znam ich od dziecka. Wychowywałem się w tych okolicach. Oczywiście, że przetrwają. Powiem więcej, to ich umocni. W nich nie ma gniewu, jest sama dobroć i pogodzenie się z wyrokami Boga. Modlą się, kiedy jest ciężko, a ludziom, którzy wyrządzają im krzywdę, po prostu przebaczają. Po prostu przebaczają. To nie jest łatwe, drodzy Państwo, ale z Bogiem wszystko jest możliwe, bo jesteśmy w dobrych rękach, bo Bóg jest orędownikiem, jest sprawiedliwy, jest ubłaganiem, jest ofiarą, jest barankiem Bożym. To po prostu Bóg. On może znacznie więcej niż my możemy. Pośrednik. No i w końcu człowiek, który czuł nasz ból, który poznał nasze problemy, poznał nasze kłopoty. A więc, drodzy Państwo, łącząc te dwie kwestie, o których już wspominałem, z jednej strony ta Boża łaska, Boże przebaczenie, które Bóg wylewa na nas po to, żebym ja naprawił moje relacje z bliźnim. On chce uwolnić mnie od winy. Po co mam z tym ciężarem chodzić przez życie? Pośrednik to ten, który stoi po środku, pomiędzy Bogiem i człowiekiem. Jest tylko jedna istota we wszechświecie, która może stać po środku. Istota, która jest i Bogiem, i człowiekiem. Istota, która w ludzkim ciele, jako nasz reprezentant, pokonała zło, pokonała śmierć. Jezus Chrystus pokonał szatana. Coś, co jest ważne, Bóg jest osobiście zaangażowany w sprawy mojego życia. To jest bardzo istotne. I Pan Bóg często kołacze do drzwi naszego serca. W Księdze Objawienia w 3 rozdziale znajdujemy wersety, które zawsze dodają mi otuchy. Gdy mam wiele radości w życiu, cieszę się, że Bóg kołacze do drzwi mojego serca, bo chce się z Nim tymi radościami dzielić. Ale gdy mam jakieś dylematy życiowe, gdy przeżywam swoje trudy i doświadczenia, cieszę się, że Bóg kołacze do mojego serca i Bóg kołacze. Pytanie, czy Ty chcesz Mu otworzyć drzwi? Oto stoją drzwi i kołacze. Usłysz głos i otwórz drzwi,
a będę wieczerzał z Tobą, a Ty ze mną. Ja kołaczę, mówi Pan Jezus, a Ty otwórz drzwi, ja naprawię Twoje życie. Drodzy Państwo, czym jest przebaczenie? Podałem wiele definicji, podałem wiele historii, wiele przykładów z życia, bo trudno mówić teoretycznie o przebaczeniu. Dobrze odnieść to do życia. Podaliśmy wiele historii, ale czym jest przebaczenie, Ty również definiujesz. Czym jest przebaczenie w Twoim życiu? Jaką ma wartość to Boże przebaczenie? Czy ono przekłada się na to przebaczanie drugiemu człowiekowi? Czy ja potrafię uwolnić się od win, mając w głowie świadomość tego, co Bóg dla mnie zrobił? Czy potrafię? To jest bardzo ważne, gdy mówimy o tym chrześcijańskim życiu, dlatego że jutro chciałbym powiedzieć, czy stoimy, czy szukać odpowiedzi na pytanie, czy stoimy u progu końca świata. A jeśli tak, to gdy mówimy o Bożej łasce, o wierze, o przebaczeniu, Bóg nas przygotowuje na ten czas spotkania. Co Bóg ma do powiedzenia na ten temat? Dzieją się różne rzeczy wokół nas. Niektórzy naukowcy mówią, że zostało nam 50 lat życia i Ziemia po prostu ulegnie samozniszczeniu, bo przekroczyliśmy tajemniczą granicę. Pewne zmiany są nieodwracalne. Jutro więcej na ten temat. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę.